Namaste! Marii Bukardy z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 128 rytuału dla Matki Ziemi, ostatniej krwawej pełni Księżyca, czyli 28 października 2023 roku. Moje sprawozdanie osobiste. Jakże można by było opisać ten rytuał? Rytuał, gdzie zabłąkane dusze wracają do źródła, gdzie zabłąkane dusze przechodzą przez tęczowy most, gdzie następuje oczyszczenie wszystkich miejsc negatywnych na ziemi, miejsc kaźni. Gdzie dokonuje się ogromna przemiana i transformacja w nas samych, ale również tutaj na Ziemi. Jeżeli miałabym opisać ten rytuał kolorami, to powiedziałabym biały, ewentualnie z takim malutkim niuansem fioletowej wibracji. Biały, czystość i krystaliczność, fiolet jako przemiana, transformacja. Przepiękny rytuał, bardzo, bardzo wyjątkowy. Popatrz. Nasza ostatnia ceremonia o numerze 219, czyli siła arcykapłanki, siła maga i siła eremity. 21 i 19. Tak pięknie prowadziła nas ta energia. Tak pięknie wspomagała nas w całym procesie, zakończeniu pewnego procesu. Jutro mamy Samhain, 31 października, czyli zaczyna się czas dla zmarłych, czas ciemności. I właściwie już przez całym tym rytuałem dla Matki Ziemi, bardzo ta ciemność była odczuwalna. Już kilka dni wcześniej. Pisaliście mi o takich zwiększonych atakach na wszystkie świetliste dusze. Na takim również rozbiciu iluzji, ponieważ bardzo teraz widać prawdziwe intencje w niektórych ludziach. Widać, czego oni naprawdę chcą. Jest bardzo trudno zakładać maski i udawać coś, co wcześniej było możliwe, teraz nagle. My widzimy więcej. Stary dusze, świetliste dusze, nasiona gwiezdne. Widzimy więcej niż wcześniej. Już nie jest tak łatwo nam je manipulować. Już nie jest tak łatwo ściągać nas na jakieś inne wibracje. Może przez moment dajemy się poprowadzić, bo z natury jesteśmy... Ludźmi o otwartych sercach i czasami trudno nam uwierzyć, że ktoś może nami manipulować, trudno nam uwierzyć, że ktoś ma jakieś nieczyste intencje. I dajemy się prowadzić, wierząc, że ktoś chce dobrze, a On ściąga nas do innych wibracji, niekorzystnie tych dobrych i pozytywnych, chociaż wiadomo, że czasami, żeby dokonała się jakaś transformacja, musimy przejść przez trudne doświadczenia. Ale nie zawsze. Czasami ta transformacja może również dokonać się w świetle, i wtedy jest dużo szybsza i dużo intensywniejsza. Nasz 128 rytuał dla Matki Ziemi. Popatrz, co tutaj się skrywa. Mamy jedynkę, czyli maga, który kształtuje swoje życie, ten świat i wszechświat według swoich wyobrażeń, ale pod taką pełną. Opieką i pełnym prowadzeniem przez te siły uniwersum, siły wszechświata, te siły pozytywne. Mak korzysta ze wszystkich swoich zdolności, ze wszystkich swoich talentów, które ma. No i przede wszystkim opiera się na dziedzinie komunikacji. Komunikacja, sztuka, kreowanie, tworzenie. Tworzenie z lekkością i radością. I gdy jesteśmy w takiej pięknej energii, tej radości i lekkości, to jest nam tak łatwo tworzyć. Wtedy wszystkie dzieła, które tworzymy, potrafią porywać, potrafią uskrzydlać. I odwrotnie, gdy tworzymy w tej niskiej wibracji, bo coś musimy, do czego się zmuszamy, przemuszamy, albo ogólnie jesteśmy zmanipulowani przez jakieś istoty mroku, to wtedy te nasze dzieła są ciężkie. One nie uskrzydlają, one nie porywają. I możemy się dziwić, że czasami coś, co wydaje nam się złej jakości, Czyli, a mogłoby być lepsze, mogłoby być bardziej idealne, w rzeczywistości jest dużo, dużo lepsze niż coś, co żeśmy może miesiącami dopracowywali, ale w takiej umęczonej energii. Czasami coś, co wyniknie zupełnie spontanicznie, ale w tej pięknej wibracji, w tej pozytywnej wibracji, porywa serca, porywa świat, nawet jeżeli nie jest idealne. I odwrotnie. Coś może być perfekcyjne, takie dopracowane w każdym szczególe, przemyślane w każdym szczególe, ale tworzone w niższej wibracji, w cięższej wibracji, bo może akurat jesteśmy obiektem jakiejś manipulacji mroku, albo jesteśmy zmanipulowani przez nasze własne ego, albo jesteśmy pod wpływem jakichś obcych energii, i wtedy wydawałoby się, że Tekst jest perfekcyjny, że wykonanie jest perfekcyjne, że, że nasze dzieło powinno po prostu powalić na kolana, a w rzeczywistości yy, nie czuć w Nim tego, co najważniejsze. Nie czuć tej lekkości, nie czuć tej radości. I to jest właśnie ta energia maga. Mag działa bowiem. Z radością i lekkością, i wtedy potrafi tworzyć tutaj na Ziemi najpiękniejsze rzeczy, poruszać serca tych zwykłych ludzi, ale również tych troszeczkę bardziej niezwykłych. W tym rytuał dla Matki Ziemi yy, o numerze, yy, o numerze. 128 mamy zawartą również dwójkę, czyli arcykapłankę. Połączenie energii żeńskiej, energii męskiej. Jeżeli bierzesz udział w moich ceremoniach, to wiesz, omawiałam arcykapłankę już wiele razy we wszystkich ceremoniach, które są z tej serii powyżej 200. No i oczywiście w tej ostatniej ceremonii o numerze 219 również. Arcykapłanka jest y, symboliczna, ponieważ ta energia jest obecna. Praktycznie w każdym z nas, i w kobietach, i w mężczyznach, tak jak i energia arcykapłana. I tutaj przy energii arcykapłanki znowu mamy tą lekkość znowu mamy tą, tą krystaliczną energię, te kryształy, tą czystość, ale też tą wolność, niezależność. Od przede wszystkim obcego wpływu, od manipulacji. Kiedy możemy stać się taką prawdziwą arcykapłanką, która jest w stanie połączyć się z energiami wszechświata i przynieść je tutaj na Ziemię, tylko wtedy, gdy mamy tą lekkość, czystość i krystaliczność. No a w ostatnim czasie jest bardzo, bardzo trudne o tą lekkość i krystaliczność. To są praktycznie takie przebłyski. I każdy z Was to wie, że są takie przebłyski, że jednego dnia naprawdę coś nas unosi, uskrzydla, a potem następuje taki ciężar, taki jakby taki ołów został nam przyczepiony do nogi, i zastanawiamy się, skąd to pochodzi. Mogą to być zapisy z podświadomości, mogą to być zapisy w krwi, dlatego dzisiaj wysłałam do Was newsletter na temat tego, żeby zadbać dokładnie teraz, w tym czasie zmarłych. Zadbać o duszę naszych przodków, czyli czasami naszych rodziców, dziadów, pradziadów o takie dusze, które czujesz, że nie odeszły do źródła, nie odeszły do domu i że w jakiś sposób obecność tych energii blokuje Twój własny rozwój. Bo oczywiście nasze dusze są niezależne od naszej rodziny, ale nasze ciała już tak. Czyli to zapisy w Twojej krwi i zapisy w energii, w tych miejscach, w których jesteś, mogą być z tym związane. Zadbaj więc o te dusze przodków. Tutaj idealny jest rytuał świecy intencyjnej za duszę konkretnej osoby, która czujesz, że gdzieś tej pomocy potrzebuje, tego wsparcia potrzebuje, żeby odejść. Tak samo dusze zwierząt, ukochane nasze zwierzęta, czasami jest nam tak trudno je puścić. Szczególnie gdy, gdy odeszły może w sposób mało naturalny poprzez eutanazję zwierząt. To również jest ten czas, aby może poprosić o uwolnienie tej duszy, żeby odeszła do światła. No i ta energia tej arcykapłanki, i tego obcego wpływu. Ten obcy wpływ jest bardzo perfidny. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś może działać. Takimi perfidnymi metodami, że mówi do nas piękne słowa, jak nas kocha, jak nas, jak nas szanuje, co jesteśmy dla niego ważni, a w rzeczywistości nami manipuluje. Czasami udając zupełnie dobrego człowieka, i to chyba wtedy najtrudniej taką manipulację rozpoznać, bo wydaje nam się, że jak to, no to przecież ktoś jest taki dobry, bo ktoś może nas wspiera, może nam coś podarował, może w jakiś sposób. Prawi nam komplementy, czy w jakikolwiek innych sytuacjach życiowych mamy wrażenie, że to jest dobry człowiek. I czasami dużo wody w rzece musi upłynąć, dopóki zrozumiemy, że ta osoba w rzeczywistości wcale nie jest dobra, wcale nie jest pozytywna i manipuluje nami dla swojej własnej korzyści. Wiesz, istoty mroku są perfidne. One potrafią robić takie odwrócenie. Tak jak ym, te wszystkie grupy satanistyczne, które odwracają czasami pisownie słów. Tak właśnie te istoty mroku potrafią manipulować. Używają pięknych słów, a za tym kryje się coś negatywnego. Albo dają nam odczucie, że to ktoś inny jest winien. Czyli sami kradną z nas energię, a podsuwają nam myśli, że to ktoś, kto naprawdę jest dobry i kto dobrze nam życzy, że to on robi te złe rzeczy. Czyli takie troszeczkę lustrzane odwrócenie. Jest takie powiedzenie, że Pokazać na kogoś palcem, to znaczy odwrócić od siebie uwagę. Czyli jeżeli ktoś mówi, ten inny robi to, ten inny jest zły, ten inny to manipuluje, ten inny. Albo podsuwać takie myśli, to w rzeczywistości może być tak. Nie musi, ale może być tak, że jest to odwrócenie uwagi od siebie. Na zasadzie ja jestem taki dobry, ja jestem taka dobra, ja cię wspieram a ta inna osoba tobą manipuluje. Czyli tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, jeżeli patrzymy na różnych ludzi w naszym otoczeniu, no bo istoty mroku zazwyczaj działają poprzez ludzi albo działają poprzez energię, na przykład wysyłając nam konkretne myśli. Ale gdy zachowujemy tą czystość, czystość naszego serca, czystość naszych intencji, czystość naszych myśli, słów i działań, to tym istotom mroku jest dużo, dużo trudniej działać. One najlepiej działają, gdy jesteś zmęczona, zmęczony, gdy jesteś niewyspana, niewyspany, gdy, gdy ogólnie czujesz się źle, to wtedy jest im dużo, dużo łatwiej działać. Jeżeli masz jednak tą czystość, tą krystaliczność, dbasz o siebie, dzisiaj będzie również podcast. Na... temat dbania o swoje ciało jako świątynię duszy, będzie jeszcze jedno takie spotkanie przy herbacie, to gdy dbasz o siebie, dbasz o miłość do samej siebie, do samego siebie, szacunek do samej siebie, do samego siebie, takie poczucie swojej własnej wartości, to wtedy tym istotą jest dużo, dużo trudniej działać. No, i zwróć uwagę, że mieliśmy ten rytuał o numerze 128, czyli mamy jeszcze ósemkę. Ósemka, jako harmonia, równowaga czy balans, ale również sprawiedliwość. Ty wiesz, że mniej więcej od roku Tygrysa cały czas jesteśmy w tym momencie tego sądu ostatecznego. To jest taki czas, gdzie możemy poprosić o wymierzenie sprawiedliwości. W tym momencie to jest chyba taki największy bestseller. Wśród moich rytuałów to jest właśnie rytuał sprawiedliwości, wymierzenia sprawiedliwości. To jest taki moment, gdzie możemy prosić o tą sprawiedliwość dla nas albo dla ludzi, którzy nas skrzywdzili, i to jest taki moment, gdzie możemy się również uwolnić od karmy z różnymi ludźmi, od różnych powiązań, które może ciągną się za nami przez stulecia. I ten 128 rytuał dla Matki Ziemi zawiera w sobie tą ósemkę, tą energię sprawiedliwości, energię sądu. I mogę Ci jedno powiedzieć, że wielu, wielu z Was, z nas, uczestników naszego rytuału, wiecie, że zawsze jesteśmy atakowani przed tym rytuałem, w czasie tego rytuału. No i te skutki czasami są jeden, dwa, trzy dni później. Te osoby z Was, które od lat już uczestniczą w rytuałach dla Matki Ziemi, wiedzą ile różnych ludzi podciągnęło się pod te rytuały, tylko po to, żeby z jakiejś energii skorzystać dla siebie, dla swoich korzyści. Wiemy, jakie rzeczy miały miejsce w całej tej naszej społeczności, ale mogę Wam jedno powiedzieć, że to jest czas sprawiedliwości i... Ja, jako prowadząca rytuały dla Matki Ziemi, również dbam o tą sprawiedliwość. Czyli wśród moich codziennych praktyk są praktyki sprawiedliwości, czyli dla tych wszystkich, którzy mieli złe intencje, dla tych wszystkich, którzy nas atakowali albo atakują, ten czas sprawiedliwości również trwa. I wielu z tych ludzi już otrzymało tą swoją sprawiedliwość, czasami nie wiedząc skąd a czasami wiedząc skąd, no ale wiadomo, że jeszcze nie wszyscy, dlatego musimy mieć tą cierpliwość, musimy mieć tą wytrwałość i cały czas iść do przodu z tą właśnie energią światła, energią arcykapłanki, energią zaufania, zaufania w to, że siły wyższe one widzą wszystko, i gdy prosimy o tą Boską Sprawiedliwość, to ta Boska Sprawiedliwość zostanie wymierzona w takiej ilości, w jakiej jakieś tam przewinienie zostało zrobione, jak jakieś przewinienie miało tą swoją wielkość. I to nie nam ludziom przychodzi oceniać, prawda? Bo y, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Tutaj nie chodzi o to, że my. Mamy tę sprawiedliwość wymierzać, tylko chodzi o to, żeby o to prosić, żeby ta sprawiedliwość została wymierzona jak najszybciej i wtedy te siły wszechświata, siły źródła, siły boskie, akceptując naszą wolną wolę, mogą tą sprawiedliwość wymierzyć w takim wymiarze, w jakim powinna zostać wymierzona czyli to samo. Z powrotem. Nic nie więcej, nic nie mniej, tylko to samo z powrotem, zachowując wszystkie prawa Ziemi i wszechświata. Może być również zachowane to prawo siedem razy, czyli co wysyła, że wraca siedem razy z powrotem. To już nie my decydujemy o tym, tylko decydują energie wyższe, bazując na naszej wolnej woli oczywiście. No i popatrz, ale w tym 128 skrywa się również dwunastka, a dwunastka to wisielec. I wielu z nas w ostatnim czasie miało takie odczucie zawieszenia, tak jakby brakowało nam siły, mocy do działania, motywacji do działania, jakby już po prostu, o, zaszyć się gdzieś tam w kącie i nie wychodzić. Zwracałam na to Twoją uwagę na naszej ceremonii o numerze 219, że to jest chyba najgorsze, co można robić: czekać, czekać, czekać i nic nie robić. Czekać na lepszy czas, trzeba działać według tych możliwości, które masz teraz, a nie czekać na lepszy czas, albo że kiedyś, kiedyś będzie łatwiej, albo kiedyś będzie lepiej. Tylko należy działać już. Ale ta energia tego wisielca mogła być odczuwalna i może być jeszcze odczuwalna w kolejnym czasie. Tym bardziej, że jutro zaczynamy czas ciemności, czyli do święta światła 21 grudnia. No, i co mogę Ci powiedzieć, ta energia wisielca to jest takie odczucie, że cokolwiek robimy, to jakoś um, nie idzie tak, jak iść powinno, że mamy takie wrażenie, że szarpiemy się i szarpiemy, a tutaj nic. Można mieć takie wrażenie, że jakby tysiące jakichś blokad, barier coś stawiało nam. Na naszej drodze i my ciągle tylko pokonujemy te bariery, już naprawdę nie mamy siły z tym wszystkim walczyć. To może, mogą być momenty, gdzie będzie powracała przeszłość, czyli pewne rzeczy z przeszłości, sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech, jakieś rzeczy karmiczne będą powracać i będziesz sobie zadawać pytanie: no przecież, no przecież rok temu to przerabiałam, przerabiałem. Jakim cudem znowu to samo. Takim cudem, że te energie mroku za wszelką cenę chcą nas zablokować na naszej drodze, chcą nas zablokować w naszym rozwoju, w rozkwicie naszych talentów, w rozkwicie naszej duszy, naszych możliwości i zrobią wszystko, żeby nas zablokować. A jak najlepiej nas zablokować? Wykorzystując nasze własne zdolności. Czyli taką jedną z podstawowych zdolności jest kreowanie, czyli materializowanie. Jeżeli powtarza się jakaś sytuacja sprzed roku albo sprzed dwóch, automatycznie aktywuje się w tobie odczucie, że znowu to samo. Ja tego nie chcę, to już było. Dlaczego znowu mnie się to przydarza? I w tym momencie. Siły mroku zacierają palce i mówią, no świetnie, świetnie, super. Teraz jest autodestrukcja. Czyli teraz aktywował się program, a mnie się zawsze nie udaje, a mnie się zawsze to przydarza, a już kiedyś coś takiego było i teraz się powtarza. I to jest takie diabelskie koło, które należy przerwać. Ponieważ gdy coś takiego się pojawia, to musisz o tym wiedzieć. To jest metoda działania mroku. Powtarzać jakąś sytuację, powtarzać jakąś sytuację, żeby cię wprowadzić w ten sam stan, w którym byłaś, albo w którym byłeś oczywiście negatywne, chodzi mi tutaj o negatywne rzeczy w którym byłaś, w którym byłeś ileś tam czasu temu yy, i bazować właśnie na tej energii. No zobacz, zobacz, no, tyle się starasz, tyle się starasz, a tutaj znowu to samo. I teraz mój klucz. Te osoby z Was, które obserwują mnie na Instagramie i na Facebooku, widziały, że pojawił się post, gdzie zamieściłam moje szpilki i napisałam do tego, że ja wygrałam życie, natomiast inni dalej ymm, grają swoje gierki, robią swoje manipulacje na pustej planszy do gry. Czyli to jest taki przekaz, który jest bardzo symboliczny. Może go było niektórym z Was trudno zrozumieć. On jest zapisany na Instagramie. Jak wejdziesz na mój profil, to w tych kółeczkach jest zapisany pod tytułem Wygrać życie. Bardzo ważny moim zdaniem przekaz taki symboliczny. Trzeba sobie to wziąć i, i tak naprawdę mm, zapisać w podświadomości, że właśnie takie dlaczego szpilki? Szpilki mają wysoki obcas. Co to oznacza? Nosić głowę wysoko, żeby ci korona z głowy nie spadła, wyprostować się, odetchnąć głęboko, patrzeć do przodu. Jeżeli chodzisz na szpilkach, kobiety o tym wiedzą, to nie jest łatwe i musisz wtedy być wyprostowana, jak księżniczka, jak królowa. Ty musisz mieć pewność siebie, żeby sobie nogi nie złamać. Ty musisz patrzeć do przodu. Nie możesz patrzeć w prawo, w lewo, z której strony mnie ktoś zaatakuje, tylko patrzysz do przodu, czyli masz fokus na cel. I szpilki, taniec w szpilkach. To już jest najwyższy wyraz ym, takiej właśnie pewności siebie, takiej energii tej księżniczki, która podbija ten świat. Dlaczego to przesłanie? Bo w takich momentach, gdzie jakieś siły poprzez jakieś ludzi Chcą cię ściągnąć do przeszłości, do jakichś starych, obrzydliwych sytuacji, które już masz za sobą, żeby wykorzystać ten mechanizm autodestrukcji twojej własnej, to wtedy im trzeba pokazać. A właśnie, że zatańczę w szpilkach w moim królestwie, mam fokus na cel, mam fokus na to, co jest z przodu, czyli na przyszłość, a wy sobie grajcie na pustej planszy, bo mnie już na tej planszy nie ma. Mam nadzieję, że ten przekaz będzie dla Ciebie taką niesamowitą inspiracją i taką niesamowitą motywacją. Nikt nie jest w stanie Cię zatrzymać i nie pozwól na to, żeby ktoś wykorzystywał mechanizm Twojej własnej autodestrukcji. Ty idziesz do przodu, zostawiasz to za sobą. Doświadczenia są po to, żeby wyciągnąć z nich wnioski i żeby do nich nie wracać, tylko żeby podejmować nowe decyzje. Na nowych zasadach i nie wchodzić w jakieś gierki kogoś, kto te gierki knuje i tobą próbuje manipulować. Niech on sobie gra sam z sobą w szachy na swojej własnej plansze. Opuszczasz planszę i wygrywasz życie. Idziemy dalej. 128 rytuał dla Matki Ziemi, czyli moje podsumowanie, moje sprawozdanie. Co się wydarzyło? Rytuał przeprowadziłam w Magicznej Oazie. Magiczna oaza jest teraz bardzo, bardzo symboliczna, ponieważ z każdej strony wydarł się do niej ogień. Bardzo duży obszar magicznej oazy został spalony, ale całe centrum zostało. Całe centrum udało nam się uratować i również na tych okręgach takich wokół centrum. Wiele roślin zostało spalonych, ale jak już na pewno widziałeś czy widziałeś na Instagramie, pojawiają się zielone pączki, więc wygląda na to, że niektóre z tych drzew, niektóre z tych krzewów i niektóre z tych roślin jednak ten pożar przeżyły. I rytuał odbył się na moim śnieżnobiałym tarasie, który teraz jest srebrny, i już w ogrodzonej oazie, czyli znowu całe to centrum oazy ogrodziliśmy. W tych ostatnich dniach dokładnie to było w dzień naszego rytuału dla Matki Ziemi. Byli panowie pracownicy i żeśmy ogrodzili całe centrum magicznej oazy. Także znowu można się było poczuć jak w takim bastionie, nie takim otwartym na każdą stronę, że każdy może wejść, tylko po prostu już w takim zamkniętym bastionie. I rytuał zaczął się bardzo pięknie. Właściwie zaczął się już. O 21:37 czasu polskiego, dokładnie w tym momencie. I pierwszy etap to był etap bardzo piękny, bardzo świetlisty, taki właściwie takiego maksymalnego podwyższenia wibracji. I ten etap trwał dosyć długo, czyli praktycznie do godziny 22. To był czas, gdzie głównie płynęła energia rozkwitu? Czyli tak, jakby energia, która spływa z wszechświata, przechodziła przez moje ciało, przechodziła do Ziemi i powodowała rozkwit. Rozkwit wszystkich, wszystkich możliwych, możliwych ym, wibracji, tak, tak można to powiedzieć czyli też rozkwit świadomości, ale również rozwój, wzrost życia. Pojawił się mój przewodnik i przypomniał mi jedno. Pamiętaj, że jesteś tą, która czuwa nad wszelkimi przejawami życia tutaj na Ziemi. I takie to było odczucie tak jakby wysiewać boski kot kot, który powoduje taką troskę nad wszelkimi przejawami życia tutaj na ziemi. Ten kod docierał do wielu ludzi, więc jestem pewna, że wielu ludzi w kolejnym czasie zobaczy więcej, yy, będzie wzrastać ich świadomość, yy, będą bardziej opiekować się wszelkimi przejawami życia tutaj na ziemi, czyli roślinami, zwierzętami, wszelkimi insektami, wszystkimi mniejszymi i większymi istotami. I ten ten cały proces trwał prawie że 20 minut, czyli 20 również jako koniec, który jest jednocześnie nowym początkiem. Natomiast o godzinie 22 poczułam bardzo, bardzo silne połączenie wielu, wielu z Was, niesamowite, świetliste połączenie. I tak jak prosiłam, rozpoczęliśmy naszą medytację za dusze zwierząt, czyli za wszystkie dusze zwierząt, które Zwierząt mam tutaj oczywiście na myśli nie tylko takie duże zwierzęta, jakieś tam zwierzęta hodowlane, ale mam na myśli również takie malutkie zwierzaki, jak jakieś tam chrząszcze, drżownice czy jaszczurki. I to był przepiękny rytuał. On trwał praktycznie całą wieczność. I to było niesamowite, ponieważ łączyliśmy się my wszyscy wzajemnie. Ale łączyły się też istoty, można tak powiedzieć, z innych planet, w cudzysłowie. Czyli wielu z nas. Jesteśmy nasionami gwiazdnymi i mamy te nasze rodziny na tych innych planetach, i mamy te istoty, które nas wspierają na tych naszych domowych planetach, naszych rodzinnych planetach. I było bardzo, bardzo, bardzo czuć to wsparcie, tak jakby to była taka ogólna medytacja, podnosząca maksymalnie wibracje wokół, ale również łącząca we mnie, jako w jakimś centrum. Całą tą energię, i ode mnie wychodziła energia uwalniająca te dusze. To był niesamowity proces. Takie tysiące, tysiące takich malutkich płomyczków, niektóre mniejsze, niektóre większe, rozchodziły się najpierw tutaj po całej Maderze. Potem szły dalej, szły przez oceany, szły przez inne kontynenty. I to był tak piękny proces. Taki piękny, taki wzniosły. Tyle tych istotek, tyle malutkich, większych, mniejszych, średnich istotek, które płynęły do źródła, płynęły z powrotem do źródła. I tak sobie pomyślałam, że jakie to jest niesamowite, bo gdybyśmy nie mieli tej świadomości, którą mamy. To byśmy nawet nie wiedzieli, że coś takiego istnieje, to byśmy nawet nie wiedzieli, że coś takiego jest możliwe, żeby uwalniać jakieś zabłąkane dusze. Był też taki moment bardzo krótki, były też dusze ludzi, ale to była jak gdyby wędrówka poprzez wszystkie możliwe stulecia czyli tak, jakbyśmy odwiedzali wszystkie możliwe stulecia. W takim, w takim skoku, czyli nie było to tak, że najpierw średniowiecze, potem renesans, potem XVI wiek i tak dalej, tylko zupełnie chaotycznie. Raz tutaj, raz tutaj, raz tutaj, raz w tym miejscu, raz w tym, raz w tym. I zaczęłam się koncentrować o co tutaj chodzi, dlaczego my tak skaczemy poprzez, w tym czasie i przestrzeni. No i co robiliśmy? Zmienialiśmy kompletnie... Wibracje miejsc, w których wydarzyło się coś złego, tak jakbyśmy te miejsca uwalniali. Uwalniali z tych nagromadzonych tam negatywnych energii. I ty wiesz na pewno, co mówię, że jeżeli, jeżeli przejeżdżamy gdzieś do jakiegoś miejsca i nagle czujemy taką ciężkość, i potem się okazuje, że tam na przykład y, ktoś został zamordowany, albo tyle i tyle jakichś ludzi zginęło w czasie którejś wojny. I właśnie to były takie miejsca. My wędrowaliśmy w przestrzeni i żeśmy cały czas oczyszczali te miejsca. To było niesamowite wrażenie. I tam również, jak mogłam tak oszacować, kilkadziesiąt dusz ludzkich zostało uwolnionych i też poszło do źródła. Tym razem na rytuale nie było czegoś takiego. Jak takie dusze, które wyciągają ręce i domagają się uwolnienia, co żeśmy już kilka razy przeżywali w różnych takich rytuałach, tutaj wszystko przebiegało w bardzo pięknej energii, w bardzo pięknej wibracji. Nikt się nie domagał tego uwolnienia, nikt się nie domagał uwagi, tylko wszystko przebiegało tak, jakby, jakby po prostu tylko określone dusze miały do tego dostęp. No i Ostatni etap był bardzo piękny. Ostatni etap był podobny jak w roku 2017 i na jednym z ostatnich rytuałów dla Matki Ziemi. Zobaczyłam tą grupę tych istot, które znam właśnie z tego momentu narodzenia czyli 2017, i którą znam również z wielu, wielu poprzednich inkarnacji. I jeszcze może wracając, zaczęliśmy tą wędrówkę, czyli pierwszy taki skok, jeżeli chodzi o czasoprzestrzeń, to był skok do południowej Francji, czyli do tych re regionów, gdzie mieszkali Katarzy. I ja już kiedyś opowiadałam, że córka tego, tego władcy tego ostatniego, y, ostatniego bastionu Katarów, czyli czystych. Y, ja już wiele, wiele razy czułam jej energię we mnie. I pamiętasz, opowiadałam ci coś takiego, że yy, właśnie z tego ostatniego bastionu Katarów został wykradziony skarb, została wykradziona skrzynia. I moim zdaniem w tej skrzyni była właśnie ona. Ona została wykradziona z tego, z tego bastionu, zanim, yy, zanim, zanim ten bastion został unicestwiony. I to właśnie był ten pierwszy skok, właśnie dlaczego katarze, dlaczego ta czystość, bo są może tacy podobni do nas w tej czystości, w tym przekonaniu, że wiadomo, że historia na pewno przedstawia ich inaczej niż to było w rzeczywistości, bo no, historię piszą zwycięzcy i historia jest często zdemonizowana i zmieniona. Ale w rzeczywistości to byli ludzie bardzo dobrzy, którzy mieli piękne zasady, które, którzy mieli piękne zasady również życia seksualnego, którzy mieli piękne zasady współżycia ze zwierzętami, współżycia między sobą. Może dlatego ten skok, właśnie inkarnacyjny stamtąd. I ponownie w tym ostatnim etapie rytuału dla Matki Ziemi, gdy spotkałam się znowu z tą grupą tych świetlistych, Istot w takich ludzkich postaciach, to znowu spotkaliśmy się tam, na tamtym obszarze, ale spotkaliśmy się w takim starym lesie, czyli w takim jakimś starym, magicznym gaju. No i ja miałam na głowie taką bardzo, bardzo delikatną koronę, wysadzaną diamentami. To właśnie było po raz pierwszy korona wysadzana diamentami. Miałam piękną suknię i pamiętam, że uklękłam na ziemi, bo jakieś zwierzątko, jakieś zwierzątko do mnie przyszło, a ta grupa stała wokół mnie. To są kobiety i mężczyźni. Każda z tych kobiet i każdy z tych mężczyzn. Ma ubrane taki świetlisty płaszcz z kapturem. I zazwyczaj te kaptury mają, yy, mają ubrane w czasie naszych rytuałów, także bardzo trudno mi jest dostrzec twarz. Czasami chyba, że ktoś się do mnie uśmiechnie, albo szczególnie zwróci jakąś uwagę. To wtedy, wtedy widzę twarz. I mają takie świetliste miecze. Te świetliste miecze mogą wskazywać na wojowników albo wojowniczki, ale mogą też wskazywać na tą mądrość, na tą świadomość również miecz jako, jako symbolika. I gdy ja uklęknęłam, bo jakiś tam zwierzak do mnie przyszedł yy, i zauważyłam, że mam tą piękną taką suknię, mam tą prześliczną koronę, taką, ale bardzo, bardzo delikatną, praktycznie niewidoczną właściwie we włosach, yy, z zakończeniami z diamentów. To nagle przyleciały do mnie tysiące insektów, tysiące zwierzaków. To wszystko tak wibrowało wokół mnie w takim wirze. I wtedy po raz kolejny usłyszałam to samo, co usłyszałam od mojego przewodnika, ponieważ jeden z tych, jeden z tych mężczyzn, tych świetlistych istot, popatrzył na mnie, także widziałam jego twarz, i powiedział coś w tym sensie: Ty, chroniąca wszelkie przejawy życia tutaj na Ziemi. I wtedy wszyscy ci, i kobiety, i mężczyźni, podnieśli te miecze w górę i wbili je w ziemię. Jakim jednym ruchem, w pełnej synchronizacji, wbili te miecze w ziemię dookoła mnie. I poszła taka energia, Taka niesamowita, takie światło niesamowite do mnie i ode mnie do wszystkich przejawów życia na całej ziemi. To był tak piękny moment. Takie to było wzniosłe, takie piękne, takie boskie, tak można powiedzieć. I tak się zakończył nasz rytuał, nasz 128. rytuał dla Matki Ziemi. Ja oczywiście później jeszcze tak długo byłam na kolanach też materialnie. Już nawet jak nie widziałam tych istot, byłam na tych kolanach i sobie tak pomyślałam, Boże, jakie to wszystko jest piękne, jakie to wszystko jest wyjątkowe, jakie to wszystko jest wzniosłe. I jakże piękne jest to, że gdy mówię do Was, to taka duża część z was, którzy słuchają tych słuchowisk, wie, że to wszystko istnieje, wie, że to wszystko jest prawda, widzicie to, odczuwacie. Czasami się wahacie, nie wiecie, czy widzicie naprawdę, czy, czy to może jakaś fantazja. Ale to jest właśnie chyba najpiękniejsze, bo chyba najgorsze, co jest, to rozmawiać z ludźmi, którzy myślą, że to są fantazje to patrzeć na tych ludzi i myśleć sobie Boże, w jakim oni świecie żyją, że oni tego wszystkiego nie widzą, nie czują, sami siebie blokują, sami blokują swoje właściwości, sami blokują swój własny rozkwit, no ale jednocześnie również rozkwit tutaj na ziemi, bo od razu coś negują, bo im się wydaje, że, że to jest fantazja, coś, co jest tak normalne, tak namacalne, tak materialne, oni myślą, że to jest fantazja. Im dopiero naukowcy muszą przedstawić jakieś badania, że ym, są dwa kwiaty w doniczkach, jeden w jednym pomieszczeniu, drugi w drugim pomieszczeniu. I jak naukowcy temu jednemu zadają cierpienie, to ten drugi to odczuwa i na to reaguje. To dopiero naukowcy muszą im pokazać, żeby oni przyjęli to tak, no, takim przymrużeniem oka. No, ale dobrze, jak naukowcy powiedzieli, to tak jest. Jakie to jest piękne, że my tutaj na całej ziemi jesteśmy rozrzuceni. My, którzy wiemy, że coś takiego istnieje. My, którzy mamy te właściwości, mamy te zdolności, ale dlatego je mamy, że dopuszczamy ich istnienie. Że się tego nie wstydzimy, że nie udajemy, nie kłamiemy. I mimo tego, że czasami jest nam trudno w życiu. Bo mamy różne ataki, manipulacje, mrok chce nas zatrzymać. To jednak to wszystko jest tak piękne i tak wzniosłe, że jest dużo, dużo silniejsze od tych wszystkich manipulacji i tego wszystkiego. I jakie to jest piękne, że, że mimo tego trzymamy się razem. Mimo tego, że nikt z nas nie jest idealny, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ja też nie jestem idealna. Ja też robię ludzkie błędy. Ja też czasami się zachowuję jak zwykły człowiek, albo mogę mieć jakieś dziwne, nie wiem, odczucia, albo zachowania. Tak jak i ty. Ty też czasami jesteś tylko człowiekiem. Ty też czasami masz twoje ludzkie słabości. Ale co z tego? Mimo tego, jesteś tutaj po coś. Mimo tego, jesteś tutaj na ziemi w tej energii światła Masz Twoje talenty, Twoje zdolności może czasami jeszcze nie odkryte, może jeszcze nie wierzysz w pełni w siebie Ale ty widzisz, czujesz i wiesz, że jest coś więcej niż tylko to czego można dotknąć co można posmakować Ty wiesz, że jest coś więcej Idź więc za tą energią Idź drogą Twojego serca. Czuj, że jest coś więcej. Nie pozwól, żeby cokolwiek Cię blokowało na Twojej drodze kreowania Twojego życia, Twojej idealnej wizji życia. Wygraj życie. Po prostu. Weź swoje życie w swoje własne dłonie i pokaż wszystkim tym, którzy chcą Cię zatrzymać, ten środkowy palec. Tak, ten środkowy palec. Niech sobie grają na swojej planszy, sami z sobą, ale nie z tobą. Odwagi, więc. Działaj, rozwijaj się, kreuj twoje życie według Twoich wyobrażeń najpiękniej, jak potrafisz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek Tobą manipulował i ktokolwiek aktywował Twoją autodestrukcję, aktywował wątpliwości. W samą siebie, w samego siebie, albo jakieś uczucie, że nie jesteś dość dobra, nie jesteś dość dobre. I pamiętaj, tutaj środowisko duchowe też nie jest różowe. Tutaj się wiele, wiele złych ludzi chowa w tej owczej skórze. Idź Twoją własną drogą w pełnym połączeniu z czystością wszechświata. Opieraj wszystko na Twojej wolnej woli. Nikt nie może Temu manipulować, jeżeli powiesz nie. Nawet jeżeli ktoś Cię atakuje, wyznacz granicę. Ktoś Cię chce wykorzystać, wyznacz granicę. Ktoś cię okłamał, oszukał, wyznacz granicę. Ktoś cię poniżył, wyznacz granicę. To jest twoje życie. To jest twój. Czas tutaj na Ziemi i on się już nigdy nie powtórzy. Nie marnuj więc żadnej sekundy, tylko działaj w imię światła, miłości, dobra, boskości, źródła, boskiego kodu i tego, co najlepsze i najpiękniejsze. Odwagi. Twoja Maria Bukarty.